Cześć. Cześć, witajcie. Zacznijmy od rzeczy dużych. Zacznijmy od tego, że nas nie zaprosili. Oj tam. No nie zaprosili nas. Była duża premiera w tym tygodniu i nie byliśmy na tej dużej premierze. Ale to nie była duża premiera. Duża premiera to była półtora tygodnia temu w Chinach. To była duża premiera. No dobra, ale ja wiesz, nie mam ambicji jeżdżenia do Chin. Ale powiedzmy może o czym mówimy. Honor 9. Taki fajny, średniopółkowy telefon. Będzie rzecz... Mnie się nie podoba. Mnie na premierze nie było i mi się nie podoba. Nie, no jest okej. No zacząłem go testować i powiem wam, że daje się z nim żyć, chociaż... No pewnie nie wszystko mi się w nim podoba, ale o tym opowiem w recenzji za jakieś 2-3 tygodnie. Ta, a jakie masz odczucia, jak porównujesz z P10 na przykład? Wiesz co, nie miałem zbyt długo P10, więc ciężko mi porównać, ale przesiadka z Galaxy S8 czy z iPhone'a 7 trochę jednak boli. O, popatrzcie, no coś niesamowitego. To znaczy, że jednak to nie jest taki zabójca w obecnej flagowcu. Nie, bo to nie jest flagowiec, to jest taka... Wyższa średnia półka, to tak powiedział, że cena tak odzwierciedla jakby to. Flagowiec w dziedzinie dla młodzieży, bo to są... No. Tak, młodzieży się będzie podoba, ma fajny aparat. Fajne zdjęcia nocne robi, wiesz? No tak, jak to Huawei. Huawei robią fajne zdjęcia nocne w związku z tym. No, się a młodzież się bawi nocą, robi zdjęcia. No to dobrze, ty pamiętasz coś ze specyfikacji? Ekran Full HD, szybkie ładowanie, które tak naprawdę wcale nie jest szybkie. Dual SIM oczywiście z hybrydą. Ja pamiętam, że są dwie wersje pamięci. Tak. Tam z 64/128 i 4/6 GB RAM. Tak. I tutaj niektórzy polscy testerzy ponoć dostali te szóstki. No ja żałuję. Full wypas. Ja żałuję, ale mam jednak ten z 4 GB RAM. Pojechali na premierę do Berlina, to dostali. Ale dostali czwórki, czyli od razu powiem tak. U nas w sprzedaży będzie 4 GB plus 64 pamięci, także mamy znowu to, co będzie u nas w sklepach. Znowu mamy czego żałować, no, tej najfajniejszej wersji u nas nie będzie. No, ja już się przyzwyczaiłem. Już teraz naprawdę na miękko. No. No dobrze, a poza tym była jeszcze jedna premiera i tutaj akurat nie będę marudził, że mnie nie było, bo to jest jedna marka, która po pierwsze nie robi wystawnych premier, po drugie taka marka, która tą premierę urządziła jednak w Stanach. Tak, no bo Alcatel, o Alcatelu mówimy, tak. Idol 5S pojawił się w Stanach i chyba nie bez powodu, bo coś czuję, oczywiście były tam jakieś przecieki, na razie nikt tego nie powiedział, ale to pewnie będzie kolejne BlackBerry. Alcatel sobie bardzo dobrze radzi w Stanach rzeczywiście, to jest prawda. A czemu Adaś mówi o BlackBerry? Ja może przypomnę wam, że w tej chwili zarówno właścicielem marki Alcatel, jak i marki BlackBerry jest TCL chińskie. To jest jedna firma odpowiedzialna w tej chwili dla dwie marki, jakoś świadomości ludzkiej funkcjonujące. Alcatel jest marką bardzo starą, BlackBerry jest troszeczkę nowszą, ale to już nie jest Kanada, to są Chiny. Tak, ale sam telefon według mnie w porządku. Przypomina poprzednika, czyli Idola 4. Ma wciąż te takie fajne głośniki na końcu z takich zaokrągleniach ramki metalowej. Bez względu na to, jak przekręcimy telefon, zawsze będziemy mieli stereo, prawy kanał z prawej, lewy z lewej. I odpowiednio głośnik i mikrofon u góry albo na dole. Możemy sobie trzymać komórkę do góry nogami. Mała rzecz, którą jakiś czas temu i to jest rzeczywiście dosyć fajne. Mnie natomiast zaciekawiło coś innego. Słuchajcie, to na pewno nie pierwszy raz tak się dzieje, natomiast pierwszy raz poświęciłem temu jakiś kawałek uwagi. Poza tym Alcatelem Idolem 5S prowadził Alcatel w Stanach jeszcze dwa modele. Jeden to jest A30 plus, drugi to jest A50. Specyfikacje nie są takie istotne, to nie są jakieś niesamowite telefony. Zapraszam was do katalogu oczywiście na karty. Natomiast rzeczą dosyć istotną w tym wszystkim jest model sprzedaży. Bo te Alcatele są oczywiście sprzedawane na wolnym rynku. Są sprzedawane operatorsko, na przykład dzisiaj przez Cricketa wprowadziłem jednego z tych Alcateli. Nazywa się zupełnie inaczej, ale to też nie jest istotne. Model sprzedaży obejmuje sprzedaż na Amazonie z Amazon Prime i tam te telefony są tańsze niż w normalnej sprzedaży wolnorynkowej, z tym, że nabywcy godzą się na to, że Amazon będzie im wyświetlał reklamy. Nie głupie. Znaczy, mnie to się nie podoba z gruntu, natomiast no ale to nie musiałbyś jeszcze kupić, nie? Tak, dlatego jako jeszcze jedna opcja zakupowa. No to jest rzecz w jakiś sposób atrakcyjna dla tych, którzy sobie nie mogą pozwolić na to, żeby zapłacić pełną kwotę za ten telefon. Obniżka nie jest jakaś duża, to jest rzecz no, jakby uznaniowa, czy to jest wiele, czy nie. Możecie na Amazona zajrzeć i sprawdzić. Tam są oba modele, jeden sprzedawany w tym normalnym modelu wolnorynkowym, drugi w tym modelu Amazon Prime.
Jest to rzecz w każdym razie dosyć ciekawa. Pojawiła się właśnie podczas sprzedaży smartfonów i wydaje mi się, że jest warta uwagi. Ale nie podpowiadaj, bo za chwilę będziesz miał polskie telefony z Biedronki, z reklamami Biedronki. Chciałbyś? Jestem trochę złośliwy. Nie wiem, kto będzie to wtedy kupował. Mam nadzieję, że polski nabywca jest troszeczkę inny od amerykańskiego nabywcy. Nie mówię, że jakoś bardzo się różni. Niemniej, zdaje mi się, że jednak trzy razy pomyślałby polski nabywca, zanim kupiłby telefon z reklamami. No, zobacz, jak te telefony z Biedronki. O 50 zł taniej. Idą, cena czyni cuda. Polak by kupił spokojnie, potem by wywalił jakoś z oprogramowania te apki, zaraz by się pewnie pojawiły usługi usuwające te reklamy, także spokojnie, ale oby się to nie stało. No, nie chciałbym czegoś takiego. Chińczycy pokazali nowe Nokia, z tym, że Chińczycy ich nie pokazali tak od pokazujemy teraz jest premiera, nie. Trafiły do chińskiej organizacji certyfikującej, pisaliśmy o tym. Czyli dopiero będą. Będą. To są proste telefoniki, nie ma tutaj tak naprawdę czym się podniecać. Dwa z nich to są kontynuacje tych linii, które już są, które były, funkcjonowały jakby w Nokii, oni nie zarzucili tych planów zupełnie. Będą produkowali tanie telefony, one na pewno będą wchodziły na Daleki Wschód i do Indii, Afryki. Się, tak. Natomiast nie wiadomo, jak będzie z dostępnością w Europie. Nawet jeżeli nie będą dostępne, to nie mamy czego żałować. Tak, no proste, no totalne małpy, ale też tanie, więc no... Mamy takich telefoników ma znacznie tańszych na rynku, bardzo dużo, no jest, dlatego mi się zdaje, że tutaj nie ma co płakać. Skoro już o Chińczykach mówimy, to kurczę odwalili niezły numer. No. Firma Vivo, kojarzycie? Zrobili telefon ze skanerem linii papilarnej wkomponowanym w ekran. On jeszcze działa tak sobie, bo pokazali na MWC, tym chińskim MWC, pokazali prototyp działający. No, z filmu wynika, że jakoś to działa. Może nie za szybko, no niestety palec wciąż trzeba przykładać w określonym polu tego ekranu. No, niemniej zrobili to, czego na razie ani Samsungowi, ani Apple, które też nad tym pracują, się to nie powiodło. Powiem wam szczerze, mnie opcja czytnika linii papilarnej w ekranie nie jest do niczego potrzebna. Ja zgadzam się z tym, że mogłoby to być wygodne, gdyby działało bardzo dobrze. Natomiast globalnie rzecz biorąc odpowiadają mi dwa rozwiązania, już mówiłem, jedno rozwiązanie Sony z boku, drugie rozwiązanie Huawei'a pod tylną kamerką, bo oni też stosują bardzo różne. To są rzeczywiście fajne rozwiązania dla tych, którzy... Przepraszam, dla mnie to są fajne rozwiązania, dla was mogą być wygodne zupełnie. Ale wiesz, to by był killer feature, gdyby można było dotknąć ekranu gdziekolwiek i odblokowywanie by działało. Tak, o, wtedy tutaj, tak. Tutaj to raczej nie sądzę, żeby to szybko nastąpiło, albo nawet, żeby to w ogóle w następnych 10... Oj, nie mów, bo dzisiaj natomiast funkcjonalność tego przycisku tak naprawdę jest podobna do funkcjonalności przycisku Home Samsunga. My nie wiemy tak naprawdę, czy tam jest ten czytnik linii papilarnych i czy on rzeczywiście odcisk palca czyta. Ponieważ na filmie, a właściwie na gifie animowanym, który widziałem, nie widać przytykającego palec w określonym miejscu i odblokowanie ekranu. Nie, myślę, że aż tak by kitowali. Nie mam pojęcia, wiem, że Chińczyków stać na dużo, jeżeli chodzi o opcję reklamy. Tak, ale jednak Vivo już jest na tyle dużym producentem, że choroba, no chyba by nie porwali się na taką lipę. Nie wierzę w to. Nie wiem, ja sobie tylko gdybam. Ja po prostu wierzę, że to zrobili i wierzę też, że to nie do końca jeszcze działa tak, jak powinno i że będą nad tym pracować, ale no jakby kupuję to, że aha, udało się już to zrobić. Samolot ląduje na łódzkim lotnisku, słuchajcie, to jest wyjątkowa okazja, ponieważ się to bardzo rzadko zdarza. No ale jeszcze się zdarza, już niedługo. Smuteczek. Coś znalazłem? Tak, ty znalazłeś coś a propos takich właśnie historii przyszłościowych, coś co może się zdarzyć, ale chyba nie do końca wierzymy, że istnieje. Na Uniwersytecie Waszyngtona w Seattle jeden pan o takim fińsko brzmiącym nazwisku pokazał prototyp telefonu, który nie jest zasilany baterią, ani żadnym takim źródłem, które znamy z codziennego użytku. Wyobraźcie sobie, że zrobił telefonik bardzo prościutki, to jest właściwie układ drukowany z prostymi jakimiś klawiszkami, z jakimś LED-owym, symbolicznym zupełnie wyświetlaczem, interfejsem komunikującym się z rozmawiającym. Telefonik ten jest zasilany po pierwsze poprzez fotodiody, czyli takie diody, które światło słoneczne albo inne przerabiają na elektrykę.
a również przez przetwornik taki antenowy, który zbiera fale elektromagnetyczne z powietrza. To tak naprawdę fale to prąd, no, tylko tego, że malutki. Tego zasilania jest bardzo mało. To nie wystarcza tak naprawdę na to, żeby dokądkolwiek zadzwonić. Tutaj oni opisują, że tam jest dodatkowa fajna technologia, która nazywana jest technologią odbicia i że rzeczywiście przeprowadzili pierwszą rozmowę. Rozmowa była podłej jakości, dlatego że normalne kodeki, te dźwiękowe, które mamy w telefonach, one nie funkcjonują. Ona była na bardzo krótki dystans przeprowadzona. Niemniej udało się powiedzieć słowa: dzień dobry, mówię z telefonu komórkowego, który nie jest zasilany baterią, czy który nie jest niczym zasilany. Była to taki przekaz podobny troszeczkę do Beloskiego. Tak, teraz trochę ciekawostka, takie o trochę wierzymy, trochę nie, ale kurczę, a za 10 lat wiadomo co będzie? Chociaż no nie wiem, no... Telefony jednak, smartfon potrzebuje masę prądu. No, nawet w tej chwili, słuchajcie, ten człowiek mówi, że nawet, no, bo oni tam mieli malutki przekaźnik, nawet w przypadku stacji bazowej zasięg tego telefonu prawdopodobnie przy bardzo optymalnych założeniach będzie miał około kilometra. Ale teraz. Na dziś, dopiero jakby ulepszą troszeczkę sposoby pozyskiwania energii, wiesz, dlatego nie. Jest problem z zasileniem wszystkiego w takim momencie. No pewnie, że tak, ale wiesz, no skąd wiadomo, co będzie za 10 lat? Może jednak powstanie jakaś technologia, która umożliwi pozyskanie, nie wiem, większej ilości tego prądu, albo może skorzystanie z mniej prądorzędnych komponentów. Podejrzewam, że problemem jest powierzchnia i miejsce, bo uda się oczywiście uzyskać więcej światła z powietrza, tylko trzeba mieć znacznie większy panel do pozyskiwania tego świata. Uda się więcej z tych fal elektromagnetycznych pozyskać, o ile się ma większą antenę, troszeczkę bardziej wydajny przetwornik. Albo właśnie wydajniejsze, może wydajniejsze. Na razie te nasze ogniwa są do kitu, są niewydajne, ale skąd wiesz, co będzie za jakiś czas? No? Może będzie. Ja tylko mówię, że takie próby są prowadzone i że człowiekowi udało się te kilka słów przekazać przez płytkę drukowaną na odległość kilku metrów. Udało mu się rzeczywiście coś... No i trzymamy kciuki za kolejne próby. Trzymamy kciuki. I za rozwój tej technologii. No, coś może kiedyś. Z pozostałych rzeczy jeszcze. Znamy premierę kolejnych Zenfonów. Tak, będzie, co ciekawe, nie będzie na targach IFA, będzie trochę po targach IFA, ale nadal we wrześniu, tam 21. No i teraz pytanie, ile tych telefonów będzie, bo są przecieki, że Zenfona 4 jest kilku. Jest kilku Zenków, 4 czy 5 modeli, jest model Selfie, jest model Pro, jest model Max, oczywiście jest ten Zenfon bazowy, jak znam Asusa, to jeszcze każdy przynajmniej będzie miał ze dwie wersje, albo Dual, albo nie, pamięć taka, pamięć owaka. No namieszają na pewno tych telefonów. Ja z NFC albo bez NFC. No ale właśnie, zobaczymy co będzie. No Zenfone 3, kurczę, całkiem udany był ten telefon. Może czwórka jakoś zaskoczy, może zarze. Bo zwróćcie uwagę, w newsie u nas na MGSM-ie znajdziecie grafikę, która jest na zaproszeniu. Tam tak między wierszami mówią, że no, może być bezramkowy ekran. Nie wiem, może ja trochę nadinterpretuję te słowa, ale no... Możecie nie też wiem. Wziąć, jak pijecie herbatę, filiżankę i fusy wysypać i zobaczyć, co wam tam wyjdzie. Słuchaj, samo to napisali, zwykle piszą save the date i podają termin. Ci napisali frame the date. Niby po angielsku pasuje, ale tutaj to frame to może mieć taki różny kontekst. No i będą sprzedawali zestawy do samodzielnego montażu, osobno wyświetlacze, osobno ramki i stąd takie zaproszenie. Dobra, no nabijamy się, ale kurczę, no dalibóg, no i więcej modeli fajnych, tym fajniej. Na IFA za to będzie z kolei Sony. Premiera Sony. I słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, w poprzednim wydaniu naszej tygodniówki mówiliśmy o tych wyświetlaczach JDI 6-calowych. Które sugerują, że bardzo możliwe, że Sony pozbędzie się wreszcie zbyt dużych ramek. I to samo dokładnie dzisiaj powtórzyło kilka serwisów, bazując na wpisach na chińskim Weibo. No także jesteśmy prorokami. Myśmy to zrobili tydzień temu, no ale spoko. Nadal trzymam kciuki za bezramkowy telefon Sony. Ja mam nadzieję, że się uda. Kurczę, ja nie mam nic do telefonów Sony, lubię je, mają bardzo fajny czytnik linii papilarnych, ładnie wyglądają, tylko kurczę, no te ramki wokół ekranu, o Jezu, nie, nie. Dobra, zostawmy Sony i ich ramki. Dzisiaj się pojawił filmik z nowym iPhone'em.
Tak, no kolejny raz możemy obejrzeć iPhone'a. No, tylko to nie jest to prawdziwy telefon. No oczywiście jest to nadal atrapa, ale podobno tym razem oparta na szkicach CAD-owych od producenta. Opublikowali pełną specyfikację, tak, będzie jest u nas w serwisie wszystko podane. Oczywiście zaznaczamy, to jest nieoficjalna specyfikacja. Czasem nie myślcie, że już wszystko wiemy. IP67, Super AMOLED, 4,7 cala, iOS 11 i 3 giga RAM-ów wypasu. Jacek, ale no ta specyfikacja w zasadzie, no każdy ją mógł napisać na podstawie wiedzy, jaki jest obecny iPhone 7 i w którą stronę jakby zmierza rynek. Także słyszeliście, że każdy ją mógł napisać. Ja dzisiaj widziałem w kilku serwisach, które są dla nas konkurencją, zachodnim, bo w Polsce nie mamy konkurencji. W kilku zachodnich serwisach widziałem już pełne specyfikacje, takie oficjalnie opublikowane, fajne. Słuchaj, no wiesz, jak chcesz, to ja ci na jutro przygotuję specyfikację iPhone'a 9, no żaden problem. Ale ja też umiem to zrobić, dałbym radę, spoko. Nie, w każdym bądź razie, dane są nieoficjalne, ale coś mi mówi, że ten wygląd iPhone'a, bo on się już powtarza z przecieku na przeciek, kurczę, no może faktycznie już jest ostateczny, albo przynajmniej bardzo zbliżony do ostatecznego. No i powiem wam szczerze, no, nie, no, dobra, lipa. Dwa szarpy. Sharp jest w tej chwili po części, w dużej części własnością Foxconna. Foxconn zaplanował sobie swego czasu, że wyciągnie Sharpa z dołka. Nie tylko wydział telefonów, nie tylko wydział mobilny, ale między innymi wydział mobilny. Sharp szykuje dwa, no mówią, że średniaki, ale te średniaki mają mieć ponad 5-calowe wyświetlacze. I nie zgadniecie, bezramkowe. Mają mieć Full HD i mają być pozbawione ramek. W obu będą Snapdragony 600, tylko to będą różne 600. W jednym chyba 630, jeżeli dobrze pamiętam, a w drugim 660. Także szykują się całkiem fajne szarpy, które prawdopodobnie również do nas nie trafią. Chociaż diabli wie, jeżeli ten Foxconn zacznie tę ekspansję na serio, to bardzo możliwe, że prędzej czy później szarpy. Ale szarpa nie wierzę. Zobaczymy. Musieliby zaczynać z marką od zera, także nie kupuję tego. Zobaczymy, ja nie mówię o Polsce, mówię tak naprawdę o Stanach i może w końcu też Europie, ale głównie chyba o Stanach, Kolejna fajna rzecz, która się w tym tygodniu zdarzyła, to Samsung, który na szanghajskim Mobile World Congress pokazał podwójne aparaty. Jest nowy standard, to jest ISOCELL Dual, który te dwa aparaty będzie obejmował. Tutaj jest troszeczkę ząb, słuchajcie. Oni nam pokazali niewiele, jest tak naprawdę jedna plansza, z której jakieś dane można wyciągnąć. I wiadomo, w jakim trybie będą te dwa aparaty pracowały, ponieważ zastanawiali się ludzie, czy to będzie zmienna ogniskowa i zbliżanie, czy właśnie czarno-biały i kolorowe RGB. I Samsung zdecydował się na pokazanie właśnie takiego podwójnego aparatu złożonego z jednej matrycy RGB, z drugiej czarno-białej. Z tym, że tam są rzeczy, które są dosyć niepokojące, ponieważ Samsung ostatnio na przykład za normę, jeżeli chodzi o światło obiektów w tych lepszych telefonach, uznaje 1,7. A tu będzie tutaj, gorzej. Tutaj nie? Niestety będzie gorzej. Będą również mniejsze piksele, co niestety oznacza nadal mniejszą ilość światła wpadającego, jakby rejestrowanego przez układ. No. Chyba, że zrobią coś oprogramowaniem, nie? Słuchajcie, mnie się zdaje, że tutaj, bo oni obiecują więcej światła, lepsze zdjęcia w podłych warunkach, a sprzęt gorszy. Kurczę, no ale chyba nie sądzisz, żeby wprowadzać coś gorszego niż mają, nie? To znaczy, na pewno musi być coś lepszego. Ja się obawiam, że tam przekombinowali, dlatego że marketingowcy stwierdzili, że dwa obiektywy są lepsze niż jeden. W związku z tym dajmy gorszą specyfikację, żeby później było co ulepszać, tak? No bo może, poza to 1,7 się trudno wyskoczyć. Stąd prawdopodobnie... Dobra, jest jeszcze jedna. Bardzo możliwe, że oni pokazali tylko jeden układ dwuobiektywowy. Natomiast będzie tego więcej, oni pokazali w całej linii. Ten low-endowy, no. Mogło też tak być. Ja się tylko tym pocieszam, powiem szczerze, dlatego że te kamerki, które są w tym układzie, są po prostu gorsze od tego, co Samsung prezentuje na dziś. Kurczę, ja bym się wstrzymał ze ceną, dopóki nie zobaczę, jakie to zdjęcia robi, bo no, może być różnie. Może być różnie. O, kolega wyjeżdża, dobra. Miniemy się jakoś. I ostatnia rzecz, właściwie słuchajcie, na zasadzie ciekawostki, to jest urządzonko, które się nazywa Smartboy. Dla tych, którzy mają ten sentyment, co na przykład w moim wieku, to troszeczkę ewentualnie młodsi, i mają sentyment do handheldów Nintendo, to jest rzecz dosyć fajna. Dlatego, że to jest taka nakładka na smartfona z interfejsem, z guziczkami i z krzyżakiem imitującym Game Boya.
I tą nakładkę zakładamy na smartfona i wkładamy do niej cartridge z Game Boya albo z Game Boya Color. Fajna rzecz, znaczy byłaby fajna, gdyby nie kosztowała ile kosztuje, bo jeżeli sobie zagooglujecie, poszukacie sobie w ceny w wyszukiwarce, to zobaczycie, że to jest albo $60, jeżeli jest sprzedawana w Stanach, albo 60 funtów, jeżeli jest sprzedawana troszeczkę bliżej Wielkiej Brytanii. Ale jeśli ktoś jest fanem, to zapłaci. Jeżeli ktoś jest fanem, to zapłaci, no można tam po prostu włożyć karty. Czy jest rzeczywiście całkiem fajny interfejs. Poszukajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, znajdziecie. Ja powiem szczerze, że nie widzę tej konkurencji ani dla emulatorów, ani dla... Znaczy dla emulatorów i na komórki, i na pecety, i na wszystko inne tych emulatorów. To jest, wiesz, bazowanie na nostalgii, to jest to samo co z Nokią 3030. Tak. No. Z tym, że za 60 funtów zupełnie spokojnie kupicie bardzo dobry egzemplarz Game Boya Full Wypas z dodatkami. Da się taki znaleźć. Będzie dopiero pełny vintage, a nie tam jakiś nakład. Dokładnie. Pozdrawiamy Was, życzymy Wam troszeczkę mniej deszczu i weekend. Tak, lunęło teraz strasznie. My tutaj w Łodzi mamy zrywane dachy, pozalewane piwnice i wszystkie te fajne ciekawostki, które wiążą się z intensywnymi ulewami. I wycieraczki do wymiany. Tak, bo skrzypią. Trzymajcie się, do przyszłego tygodnia. Do zobaczenia, trzymajcie cześć. Się, cześć.